Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Misja Jezusa rozpoczyna się wraz z uwięzieniem Jana. Chrzciciel odsuwa się na bok, aby Chrystus mógł działać. Oddaje mu wszystko, także swoich własnych uczniów. Aby ziemia wydała plon obfity, musi najpierw w niej obumrzeć ziarno. Misja Jezusa polega na budowaniu Królestwa Bożego. Zaczyna się ona od powołania garstki uczniów. Jezus nie robi castingu i nie wybiera najlepszych. Kieruje się zupełnie inną logiką. On patrzy na serce człowieka, na jego pragnienia. Powołuje tych, w których wierzy, że wypełnią powierzone sobie zadanie. Powołuje takich, którzy są gotowi zostawić wszystko i podążyć za Nim. Każdy z nas jest wezwany do budowania Królestwa Bożego, najpierw w swoim własnym sercu, a następnie wokół siebie. Królestwo Boże rozpoczyna się od porzucenia wszystkiego, co nie Boże, a więc swoistego nawrócenia i wyruszenia w nieznaną drogę za Chrystusem, kroczenia po Jego śladach i stawania się tym, kim chce nas mieć Bóg. Jeden stanie się skałą, inny synem gromu. Ktoś będzie wierny po Golgotę, inni chwilowo zwątpią i ze strachu uciekną, ale później powrócą i złożą najwyższe świadectwo. Jeszcze ktoś inny stanie się zdrajcą. Każdy z tych 12 apostołów był potrzebny Jezusowi. Kościół, który jest wspólnotą wierzących w Chrystusa i zaczynem Królestwa Bożego, także w swoich szeregach ma różnych ludzi. Nikt z nas nie zasłużył sobie, żeby być częścią tej wielkiej rodziny dzieci Bożych. Nikt z nas nigdy wysiłkiem własnej pracy nie zasłuży na bycie członkiem mistycznego ciała Chrystusa. Jest to dar. Kościół tworzą różni ludzie. Nie oceniajmy siebie za lepszych od innych, ale w pokorze stawiajmy drugich wyżej od siebie. Nie pogardzajmy nikim, ponieważ każdy z nas jest bardzo ważny w planach Bożych.